Witam serdecznie, to jest International Poznań, so we have Jorge, Jorge and Arturo. Tak, Rafał jeszcze nie nagrywa, natomiast jesteśmy już na żywo. Ci, co mają nas widzieć, to nas widzą. Cieszę się, że jesteście. Thank you for being here. Muchas gracias. No i jest z nami realizator Rafał Polacki. Rafale, w takim razie ja myślę, że możemy zaczynać. Dobrze, na razie jesteśmy skupieni, ale zaraz będzie super. Tak, właśnie dzisiaj to jest ten dzień, żeby spotkać się znowu w Międzynarodowym Towarzystwie. Cieszę się, że i ty jesteś ze mną. Ja jestem Maciek Kautz, to jest właśnie International Poznań. Możesz też nas znaleźć na Facebooku. To jest oczywiście MC Radio, a ja witam najnowszy zestaw gości. Today it will be a bit of English and a bit of Polish and a bit of Spanish, because there's pretty much no one who speaks both Polish and English and Spanish, so I speak Polish, English. You speak Polish, Spanish, then somebody else speaks Polish, Spanish, English, but not Polish. Not Polish. This is crazy, but it really will work. So we have Jorge Esparza. Bienvenido. Witam, witam. Cieszę się, że jesteś ze mną. No, ty jesteś tą osobą, z którą powinienem rozmawiać po polsku. Tak jest. Dobrze, jakbyś podszedł trochę bliżej do mikrofonu na chwilę. Dobrze. Dobrze. Jest też Jorge Medida. So we are supposed to speak English, right? A little bit, yes. Okay, so how is your Polish? Are you working on it? I learn a little bit. Okay. I work in this. you're working on it. Yeah. Okay. Why do you need Polish? Do you live here in Poznań? I live for 2 months. Okay, you've been here for 2 months. Yeah. To on jest tutaj bardzo świeży. Świeżak. Nowiutki. Nowiutki. A ty jak uważasz, Arturo? Podejdź proszę bliżej, zbliż się do mikrofonu. Okay. Ty jesteś też tą osobą, która dzisiaj będzie mówiła po polsku. Tak. Czyli dzisiaj bardziej. Język polski w przewadze. No, tak. I po hiszpańsku też oczywiście możemy porozmawiać. No ja myślę. Okej, okay. So, podemos? Podemos hablar español también. Nos veremos. We will see what happens. But I would like us to start with music, because music is your most important asset. To jest wasza najważniejsza umiejętność. Tylko zapytam najpierw Jorge Esparza, jak długo jesteś w Polsce i czy muzyka jest najważniejsza? Ja już trochę... Podejdź bliżej, proszę. Trochę czas jestem już tutaj w Polsce, już prawie 10 lat. I oczywiście to lat mnie i dla chłopaków tutaj jest, muzyka jest bardzo ważna. Dla mnie to jest moja pasja i właśnie ja też jestem tutaj w Polsce. Bo tutaj w Polsce mogę to zrobić i żyję z tego, co się robi z tą muzyką. Wiktor Baeza, Chilijczyk, no. Czyli tak samo jak ty, obywatel Chile, powiedział mi kiedyś, że muzyk nigdy nie umrze z głodu. No, oczywiście, że nie. Nawet pamiętam, jak przyjechałem do Polski, mój tata mi powiedział tak. Iść tam, ja będę spokojny. Dlaczego? Bo idziesz tam z twoją gitarą. Czyli jedziesz do Polski, która jest jakby nieznanym krajem. You go to a foreign land, but the most important thing is that you can tocar a la guitarra, that you are taking your guitar. Arturo, gitara też była twoją wizą, twoim paszportem do Polski? Tak, też. No. Ale ja pamiętam, akurat co mówił właśnie Jorge, bo ja wcześniej przyjechałem do Niemiec, ale jeszcze jakieś 35 lat temu. No i też przyjechałem z gitarą i $50 w kieszeni. I po prostu podróżowałem całą Europę, grając tylko. $50 w kieszeni? W kieszeni, ale grałem z chłopaki, które poznałem tam w Niemiec. Zespół czekał na mnie. No. I graliśmy i byliśmy w całej Europie. I później wróciłem do Peru. I później po kilka lat już dopiero do Polski z powrotem, ale też żeby grać. Żeby grać. No. To zawsze był ten najważniejszy punkt. Tak. Cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj ze mną. Moja propozycja jest taka, żebyśmy usłyszeli waszą muzykę, a później będziemy rozmawiali. I w zależności od tego, ile będziemy mogli rozmawiać, ile pozwoli angielski, na ile pozwoli polski. So depending on how good our English and Polish and Spanish is, we will have
either music or we'll have a talk show. Może dzisiaj ten program będzie bardziej o muzyce, ale myślę, że nie macie nic przeciwko. Słuchajcie, 102.7 FM, a co usłyszymy jako pierwsze, Jorge Esperanza? To ta pierwsza piosenka to jest kompozycja z kolega Carlos Araneda i się nazywa Acércate. Carlos Araneda González, czyli Latin Dziadek. Tak jest. Kiedyś miałem okazję też go gościć w tym studiu. Kto jest ciekaw Latin Dziadka, niech wejdzie na internationalpoznań.pl, tam można posłuchać już tej rozmowy sprzed około pół roku. Teraz uwaga, panowie, zaczynamy. Dziękuję, że jesteście. To jest kompozycja Carlosa. Ja jestem bardzo ciekaw. Dziękuję i bądźcie ze mną, drodzy słuchacze. Acércate, quiero sentir tu cuerpo en el mío y recorrer con mis labios toda tu piel, perdiéndome y encontrándote. Y hagamos que sea eterno este momento. No pienses en mañana, vamos, quítate los miedos. Tú bebes de mi copa y yo del sudor de tu cuerpo. No te reserves nada y olvídate del tiempo. Y acércate, quiero sentir tu cuerpo es mío y recorrer toda tu piel, perdiéndome y encontrándote, y encontrándote, y encontrándote. Wspaniale. Dziękuję wam, to było świetne. Los Caramba dzisiaj jest ze mną w studiu, bo to jest wasza nazwa, prawda? To, tak to jest ten nowy projekt. Los Caramba. Dlaczego? Jorge może to powiedzieć. So why is it Los Caramba? Los Caramba is like a expression when you see something and say, oh, caramba. Which is crazy maybe. Crazy and new. French is expression for something happy. Ja też pamiętam, jak byłem dziecko, moja mama była zła na mnie. Aha, też mama mi, była zła też na mi ciebie. Mi hej, karamba! I karamba... Uspokój się. I karamba to jest też takie, że już dość. Już... Tak, tak, też jest taki... To jest mocne. Tak. Okej. Okay. No to nie chciałbym w takim razie, jadąc do... Peru albo do Chile usłyszeć karamba, bo może będę miał problemy. Nie, 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 nie. Arturo? To też jest tak, jak na przykład, o, karamba, co się stało? No to jest takie spokojne, to może być różne. A w Polsce to jest znana, znana ekspresja, tak? Karamba, wszystkie... Surprise, co? Karamba? Jasne. Powiedz, czy jak przyjechałeś, Arturo, do Polski, to czy słowo karamba to jest słowo, które dużo mówiłeś, często wypowiadałeś, cisnęło ci się na usta? Tak, 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 tak mówiłem, bo... Czy Polska akurat, to jest taka wielka karamba? Ja mówiłem akurat dużo karamba, bo godzina 20, wszystko było zamknięte, nic się działo, 25 lat temu przyjechałem do Polski, 93 roku. Mieszkałem właśnie w Katowice i tam w ogóle tam był w ogóle inny czas, nie jak, jak teraz, bo teraz zupełnie inaczej się żyje w Polsce. No taki czas nawet bardzo mało restauracja, także
25 lat temu, godzina 20. Wszystko zamknięte. Tak, nic się nie działo. A w mój kraj o godzina, to żyje 24 godziny na dobę, także... I taka zmiana, wielka zmiana. I teraz już jest tak? Już jest dobrze? O, teraz no, tu teraz dużo się zmieniło w Polsce. Ale na lepsze. Na lepsze. No to pozytywne. Ty, Jorge, tak samo uważasz? Uff, ja pamiętam właśnie... Chodź bliżej do mikrofonu. Pamiętam właśnie ten pierwszy dzień, jak był w Polsce. Pamiętam z Wiktorem właśnie i z innym kolegą, który już nie jest w Polsce. Wiktor raz dał taki spacer w centrum Poznania. I byliśmy z taki tramwaj i ja pamiętam, tylko słyszałem cały czas taki... Ja mówię, ale co to jest? A ja wtedy nie mówiłem nic po prostu, nic. I właśnie też uważam, jak Arturo, że teraz jest lepszy niż na przykład 10 lat temu, kiedy ja przyjechałem tutaj. Jest bardzo dobry teraz tutaj w Polsce. I język się nie zmienił, to znaczy nadal jest... Czyli ja się zmieniłem, bo teraz trochę mówię po polsku. Albo staram się mówić po polsku. Bez języka polskiego nie wyobrażasz sobie tutaj być? Myślę, że nie. Już nie? Nie, myślę, że nie, bo pamiętam, jak się zdecydowałem, że chcę tutaj być, to sam mówiłem, że jak chcę tutaj być w Polsce, muszę pracować i muszę się uczyć po polsku, bo w Polsce się mówi po polsku i wiesz. So they are basically saying Jorge, and there's another Jorge, because by the way, there's Jorge Esparza, you've just heard from him, właśnie usłyszeliście tego pierwszego Jorge. The other Jorge is Jorge Medida. 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 And you are about to learn Polish, so Jorge just said that if you don't have Polish, if you don't speak Polish, then it's hard to live in this country. Yes, it's very hard for go to the super or go to the buy something. Mm-hmm. But it's not possible. With English you can move, but when you try to talk with somebody, it's more difficult. So for the first time, you will actually have this problem, but you probably also want to have music as your language. Yeah. Music is your language. And Polish people is more open for Spanish, learn Spanish too. I know many people, we talk Spanish in Casa Latina. It's very great for me. I understand. So Casa Latina, to jest takie nowe miejsce w Poznaniu. Tak, tak. Tak. Swoją drogą ci, którzy nas nowa teraz, propozycja. Którzy nas teraz oglądają na Facebooku, to mogą znalawszy, czy też gdy już znaleźli International Poznań, mogą dołączyć się do konkursu, o którym tam piszemy. Okay. A ta kasa to dom właśnie latynoski, który jest tutaj w Poznaniu? Tak, tak. No, można powiedzieć, że jest taki... miejsca, gdzie się spotykają dużo ludzi, które mówią po hiszpańsku, dużo ludzi, które pochodzą z Ameryki Południowej i nie tylko, dużo Polaków, które też lubią ta kultura latynoska, hiszpańska. I, no, i to jest takie nowe miejsce, gdzie można się czuć właśnie jak nazwa jest. Jak w domu. Jak w domu. No. Jak długo to już istnieje? Pół roku. Pół roku już jest otwarte. W centrum Poznania na stary rynek, na Wrocławska 21. Mm-hmm. Zapraszamy z czwartek, tam my gramy ze Spukaramba. Co czwartek? Co czwartek. Okay. Tak. O godzinę 21 mamy... Zaczynamy. Jaka to jest ulica? Start. Ulica Wrocławska, 21. Wrocławska 16. Tak. To się nazywa Casa Latina Pub? Casa Latina Pub. Tak. Okay. This is easy. Słuchajcie, no to cieszę się, że mamy takie miejsce w Poznaniu. Też jestem pełen wrażeń i pod wrażeniem, że dzisiaj mamy odcinek w języku polskim. To się dzieje pierwszy raz w historii tego programu. So we have a bit of English, but we also have a lot of Polish. And we probably will have a chance to hear more of your music.
But I thought that we also need to remember about what we have best here on MC Radio, which is just the greatest hits. Pamiętajcie, że MC Radio 127 FM to absolutnie najlepsza muzyka tutaj w Poznaniu. Dlatego teraz Major Lazer i Get Free to ten utwór, który teraz usłyszymy. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają w internecie oraz którzy nas słuchają w eterze. Cieszę się, że jesteście na 102,7 FM. Za chwilę ciąg dalszy. Okay, so this is the third part of International Poznań. My name is Maciej Kautz, but I'm not alone. I'm actually never alone in this studio because this is the international place of our city. Jorge Esparza, Jorge Medida, and Arturo... López. López. Szybki López. Szybki López. Dlaczego Szybki López? Kto to wymyślał? Kto wymyślał? Jakiś Meksykan. Szpiri González, no. A López to z kolei takie nazwisko, które mi się kojarzy tylko z jedną panią. Jennifer, moja siostra. Twoja siostra? Pozdrów ode mnie, pozdrów ode mnie. Ale jesteście bardzo podobni. Tak, oczywiście. Ona nie jest taka łysa jak ja. Ale... No na szczęście, bo by mogła mieć kłopoty na scenie. No, no, no. A tak to zrobiła wielką karierę. To pozdrów od nas serdecznie. Nazwisko wspaniałe. Ja tylko powiem tym, którzy nie widzą, bo właśnie tylko nas słuchają w radiu na 127 FM, no to Arturo rzeczywiście jest dość postawnym mężczyzną. Nie jest też jakoś bardzo wysoki, ale powiedzmy, że jest podobny do Jennifer López, bo ma uśmiech podobny. No może być. Tego się trzymajmy. I rzeczywiście trochę mniej owłosienia. Natomiast cieszę się, że jesteś tutaj dzisiaj. Nie wypominając. Cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Arturo, 25 lat temu, jak ty przyjeżdżałeś do Polski, to chyba włosy jeszcze były. Oczywiście, tak? Dużo, bardzo dużo. Tak się denerwowałeś tym językiem polskim, że straciłeś wszystkie włosy? To może być cięć, ale chyba bardzo, bardzo, bardzo rodzinne. Ja niestety, jak mówię, nie wiem czy niestety, nie wiem, po prostu tak, ja jestem łysy po tata, rozumiem. A jestem niski po mama. Mhm. Mogło być na obrót, bo tata jest wysoki, a mama... Ma dużo włosy, także... No to Jennifer, twoja siostra taka jest. Tak, może. Ona złapała te dwie pozostałe cechy. Ale powiedz proszę, tych 25 lat temu, czy to było dla ciebie... czy to dla ciebie było jasne, że ty zostaniesz Polakiem, że będziesz tutaj chciał żyć? Czy to był tylko eksperyment? Nie. Ja przyjechałem na pół roku. Na początku, później przedłużyło się... pół roku, bo przyjechaliśmy, żeby grać na taka organizacja, fundacja, która zbierała pieniądze dla dzieci, które były chore. Mm-hmm. I przyjechaliśmy cały zespół, 6-7 osób. I oni organizowali koncerty i my graliśmy, zbieraliśmy pieniądze i tak pracowaliśmy przez praktycznie rok. Później oczywiście poznałem moja pierwsza miłość. Amor es muy importante. Claro, i w Polsce kobiety są tak piękne, że no to trzeba zostać tu. No, no i tak poszło tak. No. Żona, dzieci i tak dalej. Także rozumiem. 25 lat. Jestem już tutaj. No to jest niesamowity wynik. Wyobrażasz sobie kiedyś, Jorge, to pytanie do Jorge Esparza, kiedyś powiedzieć, ja w Polsce jestem już 25 lat. Wyobrażasz sobie, że to nastąpi? Chyba nie. Chyba nie? Nie. To by było za dużo? Myślę, że tak. Na razie mam 10 lat i myślę, że już to jest dużo. Mhm. Czyli myślisz o innych krajach? Nie wiem. Wiesz, nie wiem, co będzie jutro w ogóle. O, proszę. Ale na razie jestem tutaj w Polsce, tu mi się podoba, tutaj robię, co kocham, co lubię. Uważam, że ludzie w Polsce są bardzo fajni ludzi, ale też może jutro wracam do ciepła, do domu, do słońca, do mojej góry. No, pogoda może być powodem na pewno powrotów. Pewnie. A wiecie co, mamy pytania od naszych widzów na Facebooku.
Thank you guys for watching and for asking questions. Pytaliśmy o to, co łączy Peru i Chile, bo dzisiaj jesteście z tych dwóch krajów. To, co dzisiaj niezwykłe, to też, że mówimy po polsku. So, Harry Beto. Lepiej nie gadamy o tym. Harry Beto pyta z Chile czy z Peru, zapytaj chłopaki, będzie wojna? Pisco. I nie wiem, szczerze mówiąc, o co chodzi. O co może chodzić, Arturo? Bo jest taka głupia wojna od dawna, że to, ale to się dzieje tylko chyba z naszych krajów, bo tu, jak jesteśmy zagranicznie... To się lubicie. Lubimy. Oczywiście nie mamy żadne problemy. Jak ci z Peru i z Chileńczykami, ale w ogóle tam w Peru i Chile jest taki napój alkoholowy, budka, która się nazywa Pisco. No. Do you know that one? Yeah. Do you like Pisco? I właśnie ten Pisco powodował, że mówią, że to pochodzi z Chile, oczywiście, i Peruwianczyków mówią, że Pisco jest z Peru. Nawet jest miasto, które się nazywa Pisco tam u nas. I taka walka po prostu głupia po prostu. No i... To jest niemądre. No. Kto wymyślił tego drinka? Kto wymyślił ten toast, prawda? To jest nieistotne. Ja jako Chilijczyk uważam, że Pisco jest peruwiańskie. Aha. To jest prawda. To jest peruwiański alkohol. Rozumiem. Czyli tutaj jest głos w dyskusji. On twierdzi, że Peru jest. Ale sprawa jest taka, że Chile ma nazwę jako denominacja, się mówię. Denominación. Aha. Denominación. Tutaj słyszę, że po kogoś pociąg przyjeżdża, przepraszam. Aha. Jako denominación. Tak. To jest nazwa. Pochodzenie. Tak. Czyli Chile może to sprzedać na zagranicę. Jako produkt chilijskie. Rozumiesz? Rozumiem. Czyli to jest też chronione. Tak, na przykład teraz tutaj w Polsce jest Pisco, ale tylko chilijskie Pisco. Rozumiem. Czyli to jest... I właśnie zapraszamy w Casa Latina, bo tam robimy najlepsze Pisco Sour. Chilijskie Pisco. Pisco. Piskola. To jeszcze raz powiedzmy, że to jest przy ulicy Wrocławskiej. Ale teraz, panowie, ja proponuję kolejna część muzyczna. Co byście teraz zagrali? Arturo. Okej. Okay. Możemy grać z tym. Tienes una idea? Claro. Por una canción? Una cancioncita. Que es muy bonita. Que... Which song do you think you're gonna play, Jorge? Do you have an idea? You will just follow them. To jest też niesamowite, może ja o tym tutaj trochę opowiem, że przyszło trzech Latynosów i tylko jeden z nich wie, co grają, a dwaj twierdzą, że co zagrają, to i tak będzie pasowało. Okaże się jakoś w biegu. Tak jest? Tak jest, chyba. Okej. No dobra. We are creating in this moment. Dobrze, bardzo kreatywni ludzie. No to słuchajcie, w takim razie bardzo się cieszę i zaczynamy. Una pequeña rumbita. También que las chiquitas son bonitas, bailan bien. Todo el mundo se desbanda y para mí lo pasan bien. Escucha usted frecuencia del guaguancó y escucha usted frecuencia del guaguancó y escucha usted frecuencia del guaguancó y escucha usted frecuencia del guaguancó. Son bonitas, bailan bien. Todo el mundo se desbanda
chiquitas son bonitas, bailan bien. Todo el mundo se desbanda y para mí lo pasan bien. Lo pasan bien, lo pasan bien. Lo pasan bien. O, pięknie i fantastycznie. Dziękuję wam za to wykonanie. Czy to było o kobietach? Kobieta? Tak, o miłości. Proszę powiedzieć. Na kinosie zawsze śpiewają o miłości. A ty, Arturo, święto, bądź tutaj trochę bliżej mikrofonu. Tak, jeszcze, jeszcze. Witamy serdecznie, to jest International Poznań na 102,7 FM, jak co weekend, sobota 14, niedziela 22. Cieszę się, że jesteście z nami. Pamiętajcie, że do znalezienia jesteśmy także na Facebooku. I mówię o tym na przykład dlatego, że Agnieszka Link przygotowuje tam takie słowniczki, które pomagają w nauce języka angielskiego. Tylko że dzisiaj akurat angielskiego się nie uczymy, tylko co? Polskiego, prawda? Po polsku. Arturo, powiedz mi proszę, to jak jest z tą piosenką? To jest rzeczywiście o miłości? Co z tą miłością? Ten utwór mówi o uczucie. To siento, to jest właśnie co czuję. Mhm. Mówię, że czuję jej głos. Czuję każdy pocałunek, który kobieta daje. No, ogólnie takie o miłości. Tak, czy to jest smutne? Czy to jest nie jest smutne. Miłość, po prostu. Miłość zawsze jest chyba. No, czasami jest smutna, no ale. Czasami jest karamba. Czasami no jest. O, zależy. ale. Ten utwór jest bardziej chodzi o nie o smutek. Jasne, to dobrze. Tutaj ktoś prosi o to, żebyście zagrali Play the Bass, czyli chcieliby chyba, żebyście zagrali na bębenkach? Nie, jak ktoś ma grać na bas. A, no właśnie. Czy masz bębenki? Tak, bongos. Czyli to jeszcze przed nami, tak? Tak. To będzie w kolejnej piosence? No, może być. Może być. No, mnie to bardzo cieszy. I wiecie co? Jeden z widzów pisze, bo pamiętajcie, że czasami można nas też zobaczyć na Facebooku. Wiem, co łączy Peru i Chile, czyli wasze dwa kraje. Z kart historii Copa America 2015 reprezentacja Chile pokonała Peru 2-1. A to ja nie pamiętam. I awansowała do finału rozgrywanego w swoim kraju turnieju. Tak pisze Janek. Tak? No, tak? Nie wiem. No to jesteście fanami piłki nożnej, czy nie jesteście? Ja nie za bardzo. Nie za bardzo. Ja tak bardzo. No powiedz Jorge, to jak to było w tym 2015? Fajne biegło, bo byliśmy Mistrz Ameryka. Czy Mistrz Ameryki stamtąd już blisko do Mistrza Świata? Blisko do, jak wy tutaj macie, Mistrz Europa. Tak, ale czy wasze zespoły, czy twój zespół jest na tyle dobry, że może w ciągu tych najbliższych 12 miesięcy być najlepszy na świecie? Nie wiem, mamy bardzo dobre drużyna, czy mówię? Tak. Drużyna, reprezentacja, bardzo dobre takie piłkarze, które są bardzo znane. Ale niestety teraz ostatnio graliśmy niedobre. Ojej. I niestety teraz nie idziemy do Mundialu. No coś ty, czyli już nie ma szans? No, nie. Peru teraz właśnie ma mała szans. Tak? Teraz właśnie Nowa Zelandia będą definiować, kto idzie na ten mundial. Słuchaj. I już, bo ostatni raz Peru chyba był na mundial w Meksyku. Słuchajcie, a może wy po prostu już teraz tylko kibicujecie Polsce? Oczywiście. Tak? Moje serce, bo ja też mam obywatelsko w Polsce, także ma wszystko, także tak, też kibicuję, oczywiście kibicuję. Tutaj Jorge mówi, że masz nam powiedzieć więcej, bo podobno masz wszystko polskie. Masz obywatelstwo polskie, co jeszcze masz polskie? Rodzina polska? A no tak, mam dzieci. Opowiedz polskie. Mi o swojej rodzinie tutaj w Polsce. No. I chodź jeszcze bliżej mikrofonu.
Ja już jestem rozwodnikiem. Aha. Dwa razy. Dwa razy. Ale mam cztery dzieci, wspaniałe dzieci. Tak. Dwa mieszkają w Hiszpanii. No coś, nie? Tak, tak. I dwa mieszkają tutaj w Polsce. Ale wszyscy są Polacy. Mhm. Oczywiście mam jeszcze mój pierwszy syn, który jest Peruwiańczykiem. Ach, tak. Mieszka w Peru. Arturo. Czyli twoje... Arturito. To jest pierwszy. Tak ma na imię? Tak, tak, tak. I ile tak. ma lat teraz? O, 27 już. Ojej. No, tak. Czyli jeżeli mogę zapytać, i wiesz, zupełnie nie chcę cię urazić, ale czy ty miałeś burzliwe życie, takie gorące życie, takie temperamentne życie? Nie, ja jestem spokojny. Tak? Po prostu... Czyli to te polskie kobiety tak cię denerwowały? Nie, 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 nie. Polskie kobiety są piękne, ale trudne. No właśnie, może to polskie kobiety mają taki temperament i trzeba być bardzo spokojnym. No, myślę, że... Necesitas jest tan tranquilo. Trzeba być bardziej Polakiem, żeby rozumieć tak? polskie kobiety. To tak. może mieć znaczenie. Tak, ma... No, to jest prawda, że kultura, inne kultury, to spotkania dwa inne kultury, to robi swoje. Tak? I trzeba... mogą być te culture clash. Tak, oczywiście. Ale ja myślę, że to da się pokonać, bo musi być jakaś równowaga. Ja nie mogę oczekiwać, że tutaj robi się dla mnie Peru, tak? Ale na obrót też, że jeśli kobieta się ożeni z Latinosem, mhm. musi widzieć, że się ożeni z Latinosem, no. Okej, okay. Słuchajcie, to się rozpoczyna tak jak ciekawy wątek. Ja jeszcze celowo Jorge. Dziękuję w ogóle za twoją otwartość, kochany. Jeszcze zapytam Jorge o to, jak on widzi temat właśnie tych relacji damsko-męskich. Ja tylko powiem, że teraz zmieniamy trochę perspektywę, ponieważ ta piosenka akurat jest nagrana z perspektywy kobiety. So this song is sung from the perspective of a woman. So you'll hear about new rules and her name and her band is Dua Lipa. Tak więc teraz zmieniamy nieco atmosferę, a nasz program oczywiście powraca. 102,7 FM to jest już przedostatnia część International Poznań. Dziękuję, że jesteście z nami. Czy to w internecie słuchając MC Radia, albo na Facebooku, albo na stronie mcradio.pl 102,7 FM, czy też właśnie słuchając nas w eterze w samochodzie na przykład. Dawajcie nam znać o tym, zawsze jesteśmy do waszej dyspozycji. Przed chwilą to była Dua Lipa i New Rules. Dziękuję, że cały czas mogę na was liczyć, drodzy słuchacze, już po tylu wielu odcinkach. Ten jest już bliski 180, czy też 180. A ja zapytam, ponieważ dzisiaj w ogóle jest szczególny odcinek, bo mówimy bardziej po polsku niż po angielsku. And I would like to say sorry to Jorge Medida, because I know that you don't speak Polish no, don't yet. Worry. But your colleagues don't really speak English, so it would be hard, right? No, don't worry. Okay. So tell me please, Jorge Medida, about your first memory, first impression of Poland. What was the first feeling? Fresh air, great nature. Mm-hmm. It's great country. The live is very well, and very organized. Very organized. Yeah, organized. Bardzo zorganizowany kraj. Tak mówi o nas Jorge, a drugi Jorge się zgadza? Tak. Może nawet przesadzamy tak. z tym zorganizowaniem. Wiesz co, właśnie ja uważam, że na przykład bardzo mi się podoba mi ten temat tramwaj, autobus, bo wszystko jest na czas. Mhm. Wszystko. My tu narzekamy czasami, że się nie, spóźnił dwie ale... minuty. No to fajnie, że nie było w Chile albo w Peru jeszcze. Wait 30 minutes for the bus. Yeah, 30 minutes? There's an hour, yeah. No. And it's okay. Tranquila, mañana. Jest jedna rzecz, o której zawsze ja mówię, jak, bo Polacy... To jest prawda, tak? Dużo narzekają. A, tak. We complain a lot here tak. in Poland. A jak przyjadą tutaj, no porozmawiamy i z kim narzeka, jak jest rozmawiam i narzeka, a ja mówię, czy ty byłeś, może byłeś zagraniczny, zagranica, czy może byłeś w Chinach, czy nie, czy inne kraje, czy Ameryka Południowa, mm-hmm. no bo... Bo wydaje mi się, że nie doceniamy. We don't appreciate what we to have, jest. And that's something to think about.
Powiedz, ty myśląc o tym zorganizowaniu, masz jeszcze coś na myśli? Bo może jest tak, że czasami jesteśmy zbyt zorganizowani. Czy nie, Jorge? Na razie mi się bardzo się podoba ten temat, że są zorganizowani. To jest prawda, co mówi Arturo, że czasami Polacy narzekają. Ja narzekam też, ale tylko kiedy jestem głodny. I kiedy jest mi zimno. Także powiem się, że jestem prawie Polakiem, a cały czas narzeka. No, nie za bardzo. No bo teraz ma prawo być ci zimno. Ale wiesz, ale no właśnie to mi się podoba, to od tego, że tramwaj... Dla mnie na przykład nie masz powodu wyjść opóźniony. Jak się spotkasz z kimś w ogóle. Nie powinieneś. No właśnie. Nauczyłeś się tego? Ja tak. Ja jestem bardzo punktualny. Ty też, Arturo, punktualny? Prawda. On jest prawie Polak. Tell the truth. Are you punctual or not so much? Chyba. Ale on jeszcze ma stanowisko latynoskie. More Latin way. Okay, so he's still... Nie chcę stracić całe moje... Dziedzictwo. Dziedzictwo, tak. Tak bardzo cenię to, że jestem z Peru, że muszę zachować. Ale powiem ci jedną rzecz, bo... Ja mieszkałem w kilka krajów Europy, no i między innymi Niemiec. Niemiec jest bardziej organizowany, dużo bardziej organizowany kraj. I dlatego wybrałem Polskę, bo on jest mniej, jest bardzo zbliżony, może powiedzmy w Europa do... Bo ja też nie lubię, tak? Wszystko takie kwadratowe, nie. Czyli bardziej spontanicznie jednak. To tak, no to nadal? Tam po prostu... Nadal po tych 25 nie, latach? Nie, nadal myślę, że jeszcze nie. Ja nie mogę nic złego powiedzieć przed 25 lat, żeby spotykało mi się w Polsce z ludzi. Zawsze trafiłem na dobre ludzi, bardzo mili, bardzo otwarte. Także po prostu, no. That's very tylko good. Narzekam na... Pogoda i nic więcej. I'm sorry for that. Jorge teraz będzie wiedział, jak jest pogoda. Yeah, Jorge Medida is going to find out what the weather is like. I just wanted to say that Jaime, or Jaime, your lady is saying hi. Saludos. Hi. Okay. That's great. Są osoby, które nas mogą oglądać przez wideo na całym świecie, ale też słuchać na fali 127. I'm so glad that Jorge, you are with me because I wanted to ask about Arturo's words about women. He said that sometimes maybe Polish women should be with Polish men because they will understand them. What's your opinion? A teraz po polsku. No, a racja, zapomniałem, przepraszam. Zapomniałem, że tutaj chcecie mówić po polsku. To jak jest z tymi Polkami? One rzekomo, mówi Arturo, prędzej się z Polakami dogadają niż z takim... Chilijczykiem czy Peruwieńczykiem? Czy można się dogadać fajnie? A z Polką kobieta? No. Oczywiście, że tak. Ale jak Arturo mówi, to jest trochę trudne, bo uważam, że mamy inną kulturę. Mamy może inną mentalność po prostu też. Ale też uważam, że jak jest miłość, to... Wszystko będzie okej. Okay. Czy to na przykład może być kwestia zazdrości? Czy jaki może być problem ten taki międzykulturowy? Ja na przykład, ja uważam, to jest moja opinia osobista, tak, że Polką kobieta za dużo, czyli wszystko chcieli kontrolować. Mhm. Wszystko chcieli mieć po kontrolę. Czyli tutaj jest taki styl. Ja uważam. Dobrze. To jest moja opinia. Oczywiście. No, ale ja na przykład tego myślę... Nie zgadzam się z tego. Czyli ty nie szukasz wolności w związku? Oczywiście, bo ja na przykład jak jestem na związek, to ja nie robię tego, nie kontroluję, nie... Mhm. Wiesz, także... Nie wiem, Jorge może teraz powiedzieć, bo teraz jest związek. A ty jesteś single? Ja jestem... wolny. He is single and ready to mingle. Słuchajcie, zanim porozmawiamy o tym, kto jest w jakim stanie i tak dalej, bo nie chcę aż za bardzo dopytywać, to ja was poproszę o najlepszą muzykę latynoską. Jeszcze jeden utwór, prawda? Można? Okej. Okay. A teraz będzie karamba na tych bębenkach? Oczywiście. Tak? Będzie. Okay, so this time it's gonna be with drums. And I'm so glad that you're with us. This is International Poznań on MC Radio. Mogo la cumbia. To będzie cumbia? Con la cumbia. O, dobrze.
besaban, otros se enamoraban. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Oh, 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 ya acabó. Yeah, yeah, yeah. Y se aparece Aini Morena con sus encantos. Doskonale. Ja tak nie umiem. Aj karamba. Powiedzcie, jak dużo gra się będąc w Chile, w Peru? Czy to jest takie rodzinne? To jest rzecz, którą robi rodzina? Gra razem? Śpiewa? Czy bardziej tańczy? W moim przypadku... Słyszycie? Chyba... Arturo Lopez. Chyba moja rodzina taka, nie była taka muzykalna. Nie, że wszyscy tak jak mówią, o tam wszyscy się rodzą z gitarza i grają. No po prostu byłem ciekawy od dziecka, chciałem, lubiłem muzykę, zacząłem się nauczyć sam, po prostu, bo to i tak, tak, że to pierwsze pytanie, jak mój tata jak miałem 15 lat, co chciałbym dostać jako prezent, no to mówiłem gitara. I no. Jak miałeś 14 lat, to już poprosiłeś 15, tak? Poprosiłeś no o i dostałem gitarę. No i tak zostało. Także. A twoja pierwsza gitara, Jorge? Ja pochodzę z rodziny muzycznej. Moja babcia była artysta, była piosenkarska. Babcia artystka, babcia piosenkarka? Tak, ona była. No. I po kolei potem mój kuzyn, mój brat. A babcia była znana? Nie tak znana, ale ona była bardzo takie... ona była taka piosenkarka folklorystyczna. Mhm. Ale ona była znana w swojej regionie. No. I tak mi się wydaje, że oczywiście po jej mamy to wszystko tutaj. To płynie no. We krwi. I prawie wszyscy moje brat, kuzyn, wszyscy jesteśmy muzycy. Ale mieszkają w Chile, czy tak, też Chile. Ktoś jest w innym miejscu? No właśnie, bo to ty jako jedyny wyemigrowałeś i żyjesz z muzyki. I mam jedna siostrnica, tak? Że ona też jest piosenkarska i muzykiem i ona studiuje i mieszka w Argentynie, w Buenos Aires. Jorge Medida, is music also is it in your family's blood? Yeah, my grandfather is orchestra director and great. Orchestra director. Yeah, yeah. So he's like the conductor. Yeah. Okay. And compositor nice. and composer. Yeah. And my father is not, and I take again the music in yeah, family. Yeah, you took it from your grandfather. Yeah. With the bass and the piano, and take many study in the university and private class, and then I travel in America. And now you can play everything. I try. Arturo, kiedy jesteś najbardziej dumny z tego, że jesteś muzykiem? Kiedy najbardziej to lubisz? Kiedy? Jakie to są chwile? Nie wiem, koncert, jakieś spotkanie? Oczywiście, no, na koncercie, na spotkanie ludzi, jak się jest na... Bo zdarza się, że czasami małe ramy z małych miejsca
Ale też zdaje się, że gram jest duże miejsce, gdzie jest duża publiczność. I po prostu zadowolony z tego, że ludzie lubią, co my robimy. Mhm. No, to jest... A czujecie my... to? Tak, Chodź, oczywiście. Że ludzie to lubią? No. Tak. I jakie miałeś okazje, żeby się przekonać, że Polakom to się podoba? Ja na przykład teraz we lato robiłem jeden koncert sam we szkole baletowej. Okay. Tam w centrum. I powiem ci, że uważam, że to jest mój najlepszy, taki najpiękniejszy koncert, który dałem, bo... W szkole baletowej? Tak, bo było prawie 150 osób i ja czułem, że ludzie przyjechało tam specjalnie, bo mnie słuchasz. Mhm. Słuchasz? I to dla mnie było takie fajne po prostu. Bo czasami gram, na przykład jak gram w Casa Latina o inny koncert, to jest taki zabawa i wiesz. I przy okazji trochę. No, ale to było inaczej, bo czułem, że ludzie przyjechały specjalnie do tego i wielki szacunek. Oni siedzieli tam i słuchali się to wszystko, co ja powiedziałem, co grałem, śpiewałem. Mhm. I to było super, fajne. Czyli to było latem tutaj w Poznaniu? Teraz w lato, no. W szkole baletowej? Tak jest. Okej. Okay. Niesamowicie. Chciałem powiedzieć, że ludzie mogą was posłuchać. So people are able to listen to all of you, to hear your music live. And it's every Thursday. And the place is the Casa Latina. Mm-hmm. Casa Latina pub at Wrocławska. So this is something that we recommend. And we have heard from the new music band, which is Los Caramba. So it was great to have you, and congratulations to you guys. Thank you so very much. So it was a pleasure to meet you, and I wish all the best to you. Chciałem serdecznie podziękować Rafałowi Polackiemu za zrealizowanie tego odcinka. Dziękuję też, i jakbyś mi podała swoje imię? Ola. Dziękuję też serdecznie Oli za to, że nagrała nasze spotkanie na wideo. Cieszę się, że jesteście z nami, brawa. I my bardzo dziękujemy ci za zaproszenie. No pewnie. No, pewnie, no. Zapraszamy we czwartek od godziny 21 do Casa Latina. Tam będziemy grać. Los Caramba. Dużo muzyka latinoska. Także, i co będzie z tym nagrodę? Nagrodę się z nagrodą? To za chwilę to zrobimy. Kto dziękuję. Dostanie właśnie. Ja dziękuję raz jeszcze serdecznie. Dziękuję wam ogromnie, dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. MC Radio co sobotę i co niedzielę. Mam nadzieję, że do usłyszenia znów. Pozdrawiam was serdecznie. Miłego dnia. Okej, tutaj możemy już zakończyć. Dzięki, że nas oglądaliście.